Hej, czyli witajcie z tej strony Gratis. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox. Moi kochani, chcieliście jakiś symulator, więc wychodzę naprzeciw waszym oczekiwaniom tak naprawdę i jesteśmy na symulatorze. Na symulatorze złodzieja! Będziemy musieli tak naprawdę pokonać kilku innych ludzi, żeby być w stanie osiągnąć to, co chcemy, ale no. O, zadanie od Jerry'ego. Obrabuj 5 NPC, kup łom i kup zwykłą torbę. Więc teraz pytanie moje, jak mam... Oddawaj kasę! 135 dolarów, no i perfekcyjnie. Ale oni jakoś tak szybko biegają. Ej, nie mogę tej samej osoby obrabować. Dobra, czyli możemy... Nie, 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 nowicjusz, czemu wy tak biegacie szybko? A ciebie mogę obrabować? Dawaj kasę, dzięki za hajs. Ile mogę mieć? Czyli mogę 5 osób naraz, okej. 5 osób naraz, to nie jest za dużo. No i tak... No ten jak popyla, no szalony, halo, jestem... A bo można biegać, jestem głupi. Myślałem, że kupił. Nie idź na komisariat policji. O, przed komisariatem policji, jasne, dawaj kasę. Poproszę. Znaczy tak naprawdę to nie poproszę, tylko dawaj. Bang, dawaj kasę, perfekcja. To jest jakaś kolejna osoba, nie ma problemu. Dawaj kasę ode mnie, dawaj. Mam, dobra, ukończony. Teraz, czy muszę iść, żeby sprzedać, czy mogę stąd sprzedać? Czyli chyba muszę iść. Mam 2 plecaki na 5, w ogóle nie wiem, czemu kradłem 5 osób, ale mam 2 plecaki. Dobrze, słucham, co dalej. Teraz tak, tu są skiny, to mnie nie interesuje. Tu są światy, tu są zadania. A, mogę to zadanie... A, zadanie wykonałem. Sprzedać, co mogę sprzedać? Mogę sprzedać za pieniądze z torby rzeczy. Co tu mamy teraz? O, sklep plany. Strefy jakieś, okej. Co jeszcze mamy? Ulepszenia, szybkość, skradanie się. Dużo czasu był zostawiony po napadzie. Jakieś napady są w ogóle potem, co? Dobra, plecaki. Okej, plecaki trochę kosztują. Okej, czyli możemy kupić plecak za 800, nie wiem, na przykład. I coś jeszcze jest, narzędzia. Łom. Łom do włamywania się do budynków. Kup łom, no dobra, to kupuję łom w takim razie. Dzięki serdeczne. Bierzemy, oddajemy zadania. Dzięki, szczery Jerry. I obrabuj 15 NPC, obrabuj 5 domów, przesuń 15 pospolitych przedmiotów. O kurde, możemy jakoś zwiększyć liczbę miejsca? Nieskończony plecak kupić za 1190 coś tam. A możemy też kupić pieniądze, tak? 80 tysięcy, kupmy sobie 185 tysięcy, przecież się stać nas. Kto by nie kupił? O, dobra, bierzemy to. Mamy też jakieś przepustki, szczęście, nieskończony plecak, szybkość przesuwania, szybkość skradania się, gotówka razy 2, 150 miejsca w plecaku. Jakby 150 miejsca w plecaku brzmi całkiem fajnie, muszę przyznać, jeśli chodzi o to. Nie wiem, co prawda, czy w tym plecaku, ale to jakby zaraz się przekonamy. I gotówka razy 2, o, dokładnie, dodało nam, perfekcja, dobra. A czym jest ukryta skrzynka? Skrytka? Nie wiem, dobra, zobaczymy. To teraz tak, idziemy, kupimy sobie jakieś ulepszenia. Skradanie się, szybkość przeszukiwania. O kurde, to trochę kosztuje. Dobra, zastraszanie. Zwiększać gotówki, które otrzymujesz za uramienie NPC. O, to się bardzo opłaca. Szybkość sprintu, też musimy być szybsi przed ludźmi. I jakieś coś tam pododajemy też. I skradanie się też pododajemy, czemu nie. Dobra, i teraz tak, potrzebujemy jeszcze plecak. Plecak na razie jest spoko. Możemy kupić jeden wyżej, tak naprawdę, żeby mieć ciut więcej miejsca. I co jeszcze? Możemy kupić narzędzia jakieś. Jest wytrych. Pozwala włamać się do sejfów i szafek na trofea. O, to jest fajne. I młotek. Pozwala rozbić szklane szafki. Bierzemy to wszystko i spadamy stąd. Lecimy. A jeszcze są skiny. Właśnie. Powiedz mi, co tu ze skinami masz ciekawego. A expy mi dodaje za 2,5 tysiąca. Dobra. Zakładamy. Chwila, nie założyło mi. Oszukałeś mnie. Halo? Wyposaż. O, je. O tak. Dobra, teraz możemy iść, perfekcyjnie. Dobra, ile teraz z ciebie dostanę? 560 dolarów, nice. Dzięki serdeczne po 500 dolarów. Dobra, tu jesteś jakimiś amatorami totalnie. Zepsuj ATM. To się młotkiem psuje, czy czym to się psuje? Czym to się psuje? A rozwalił już, co? Jaki złodziej. Dobra, musimy się do jakiegoś domu dostać, najlepiej nie przy nich. Włamujemy się. O kurde, to trzeba klikać w odpowiednim momencie. Dobra, jestem. Bierzemy. O kurde, to trzeba rzeczywiście brać tego na poprawki. Idziemy tu. Haha,
A zegarek, myślałem, że kanapę całą bierzemy. Dobra, telewizor też jestem w stanie zabrać. Też jestem w stanie zabrać, czemu nie? Coś tu jeszcze jest, jest jeszcze jakiś aparat. Jeszcze jakieś notki. Coś tam, 10 sekund zostało. Telefon. Spadamy stąd, nie ma problemu. Proszę. Mamy 45. Kurde, to jest od groma. Dobra, włamujemy się. Raz. Dwa, trzy. Wchodzimy i od razu trzeba zabierać wszystkie rzeczy. Najpierw wchodzimy do tutaj, niech będzie. Lodówkę mogę, nie mogę nic w lodówce. Mogę zabrać jakiś obraz, mogę zabrać jakieś te. Nice. Czyli chwila, czy ja mogę też szybą się przenieść? O kurde. Dźgnąłem się na moment. Spowolniłem. Dobra, bierzemy też to. Tu nie ma chyba sejfu żadnego, więc możemy jeszcze zebrać trochę rzeczy stąd. Telewizor. Dużo tych rzeczy tak naprawdę. Dzięki. Dobra, spadam stąd. Idziemy to sprzedać. Idziemy zobaczyć, ile na to zarobimy. Możemy też deskę wziąć, ile kosztuje deska. Czy deska będzie super szybka? Zobaczmy, czy deska będzie ekstremalnie szybka. Wow, dobra, rozumiem, o co chodzi z deską. Mamy zadania, dobra, jedną rzecz ogarnęliśmy. Mamy obrabować 3 domy, możemy też sprzedać kwanty. 30 tysięcy, kurde. Dobra, co to są za, nie ulepszenia, tylko co to są za plany? Możemy kupić kolejną strefę, taką to rozumieć? Że to są kolejne strefy. Otwórz skrzynię z nagrodami grupowymi i skrzynkę premium. Coś dostałem? Nie jestem pewien, czy coś dostałem. A i tu jest skrzynka z nagrodami VIP. A musiałem kupić VIP-a, pewnie tak. Dobra, jedziemy. O kurde, ale jestem szybki. Jakiś zegarek. Jakieś coś tam. Możemy też szyby zbijać w teorii. Tu są jakieś rzeczy. O kurde, ale tu rzeczy jest. Tu jest wytrych. Czyli nie musimy. O kurde. O kurde, jakie tu rzeczy trzeba robić. Dobra, zbieramy to wszystko. To zbieramy, ulepsz swoje skradanie, aby zwiększyć czas. Dobra, to ja jakby spadam już stąd. Dobra, nie ma mnie, haha. A tych większych nie mogę domków na razie. 40 coś, czyli nie opłaca mi się już ludzi typowo ogarniać. Dobra, wbijamy do środka. Ktoś już tu jest. Zbieramy rzeczy, proszę bardzo. Czyli ja nie muszę mieć tego w ręku stricte. O, awansowałeś na nowy poziom. No i perfekcja, kurde. Prawdziwy człowiek, prawdziwy dobry złodziej. Dobra, idziemy tu. Ja bym chciał gdzieś tu wejść na sam... Czemu są drzwi otwarte? Ktoś to drzwi otworzył? Naprawdę? Halo, chciałbym to zabrać. Dziękuję. Mogę to też zabrać. To też chętnie zabiorę. Dzięki za te okulary i wychodzę. Nie wiedziałem, że jak otwieram drzwi frontowe, to mogę wyjść też tylnymi, ale jakby no... To są ciekawe kwestie, których się człowiek dowiaduje po czasie. Dobra, to są jakieś aparaty. Kto kładzie w ogóle aparat w pralni? Jakby nie rozumiem fenomenu trochę, ale niech będzie. Dobra, bierzemy to. Tu jeszcze jakieś okulary leżą. Trzeba też szukać pewnie tych takich właśnie pomieszczeń albo otwierać wytrychem właśnie te. O! No, wytrychem otwierać i to nam też pewnie daje sporo tak naprawdę. O, dobra, jest. Dobra, jeszcze to wezmę. Halo, muszę się wydostać stąd. Ha, dobra, udało się, perfekcja. Dobra, mamy 113 i jeszcze jeden dom nas stać. Włamujemy się. Ciach, ciach i ciach. Dobra, jesteśmy. To jest ten podstawowy dom taki. Czyli tak, szybkość podnoszenia, jakieś tam skradanie się i tak dalej. To nam wszystko podnosi możliwość tego, że po prostu wyciągniemy więcej z danego domu. To jest spoko. Telewizor podnosimy. Tutaj jest taka rzecz. Czyli w tych podstawowych domach stricte nie ma nic. Dlatego gra nie każe nam tego robić. Okej. No i teraz już na przykład jestem w stanie prawie wszystko zabrać, co bym sobie chciał. Tak naprawdę, o, nie mam już za bardzo czasu i miejsca. Dobra, spadamy stąd. Lecimy sprzedać. Proszę bardzo, tu na początkowe miejsce, pyk. W ogóle są światy, ile jest światów? Jesteś w stanie mi powiedzieć, ile jest światów? A, powinienem obrabować bank, zanim się tam dostanę. Dobra, niech będzie. Więc sprzedamy sobie to, co mamy. Mamy 60 tysięcy. Dobra, to musimy jeszcze kilka ludzi obrabować, tak naprawdę. Bo musimy zrobić zadanie, żeby przejść dalej progresem, jeśli chodzi o to. Holy Jesus. Dobra, oddawaj hajs. Nigdy jeszcze nie widziałem, żeby ktoś podjeżdżał na desce takiej latającej i prosił o pieniądze. Czy próbował obrać. Ogólnie to jest bardzo niebezpieczna okolica. Nie chciałbym mieszkać na takiej okolicy, gdzie dosłownie codziennie... O, dwóch naraz obrabowuje! Ja to jestem kozakiem! Ja...
Nie spodziewałem się czegoś takiego totalnie. Ten ma rogi, to wygląda jakby on chciał mnie obrabować, a nie ja jego. Kurde, dwie osoby jeszcze zostały, tu ktoś jeszcze idzie. Dzień dobry, chciałbym cię obrabować. Dobry dzień. Ciebie też chciałbym obrabować. Dobry dzień, dobry, bardzo perfekcyjny. Dla mnie przynajmniej idealny. Dobra, mamy zadania skończone tak naprawdę. Sprzedajemy te zadania, żeby zarobić minimalnie troszkę pieniędzy. Mamy teraz kupowanie... Dwa już zrobiliśmy. Obrabuj 5 domów, perfekcja. Musimy kupić kolejną strefę. Tak mi się wydaje, że kolejna strefa będzie spoko. Plany. Strefa za 75 tysięcy. Kupujemy. Nie mogę? A, sklep z zakładami. Plan obrabowania sklepu z zakładami. Polecamy minimalny poziom 15 do lepszeń składania się siły i szybkości przeszukiwania. Okej! Sklep z zakładami, jakby niech będzie. Ale mamy też 5 domów. Co to jest sklep z zakładami? Który to będzie? Jakiś tu jest taki specyficzny sklep? Jakiś duży? Czy coś takiego? Bo jakby tu wszystko wygląda jak zwykłe domki dla mnie. A tu coś jeszcze jest. A może ja to kupiłem? A tu kupiłem! Dobra, niech będzie. To się tu włamujemy w to. O kurde. Co ja mam z tym robić? A, automaty do gier mogę rozwalać. Dobra, rozumiem. I dostaję za to pieniądze od razu dostaję za to. Halo, rozwalaj. Dobra. Nice. Nie mogę dwóch naraz bić, nie? Dobra, ale mogę sobie tak po kolei. To jest jakby spoko. Co prawda nie liczy mi się to jako dom, ale tutaj zarabiam spore pieniądze, bo tutaj już 6 tysięcy tak naprawdę natłukłem. Chodzi tylko o to, żeby chodzić i młotkiem bić to wszystko. Ale przynajmniej będziemy mieli to z głowy. Będziemy mieli to zadanie zrobione. Znaczy, nie wiem, czy zadanie mi się zaliczy na przyszłość, ale... No, to już inna kwestia. Mamy jeszcze 10 sekund. Dobra, myślę, że wystarczy. Możemy stąd spadać. Lecimy. Dobra, udało się. Zarobiliśmy 18 tysięcy w ten moment tak naprawdę. Dobra, to wejdziemy sobie jeszcze tu do domu. Dopchniemy sobie kilka rzeczy tak naprawdę, bo nic więcej nie potrzebujemy i wychodzimy. Zadanie skończone. Perfekcja! Kurde, perfekcja. Więc idziemy, oddajmy zadanie i bierzemy kolejne zadania. Ulepsz znowu 2T, obrabuj sklep z zakładami. Czy to jest ten sklep, w którym byłem przed chwilą? Tak naprawdę? Tak mi się wydaje. Na razie również z planów, a możemy strefę kupić. To kupmy strefę, a resztę pieniędzy wpakujmy w, tak mi się wydaje, w ulepszenia. Tylko w co? W skradanie się wydłuża czas pozostawania w napadzie. To jest spoko. Więc władujmy wszystkie pieniądze w to tak naprawdę. Dobra! No widz już złodziej leci obrabować ten sklep. Proszę bardzo. Idziemy. A, za 3 minuty dopiero można. Dobra, ale ja coś większego już odblokowałem. W sensie większe domki. Tutaj gdzieś to było. Tu mogę. Royal Ice. To chyba nie jest to. Na to chyba nie mam. Nie mam, ale są tu też takie większe domy, do których mogę próbować się włamać. Co prawda zamki są dalej takie same. Ale mogę wejść na przykład na piętro zobaczyć. Zazwyczaj na piętrze ludzie trzymają bardziej wartościowe rzeczy, nie? Uuu! Dobra! Są sejfy! Dobra! O kurde, sztabka, 2000. Wytrych. O kurde. $1000, $1000. Nice, kurde. Tędy. Kurde, fajnie, w sensie nie jakoś wybitnie dużo tych rzeczy, ale coś, uszkodzenie hakerskie, a urządzenie, uszkodzenie. Uszkodzenie hakerskie. O Boże, ja i mój pąglisz po prostu. Dobra, jeszcze jeden dom zdążymy obrabować. Pyk. Zobaczmy, co jest tu w takim razie. Mamy jakieś tablety, mamy telewizory, to już widzieliśmy, wiadomo. One zajmują dużo miejsca, bo są duże. Dobra, możemy pójść sobie, co tu jest, kuchnia jakaś. Mamy jakieś, co to są, jakieś słuchawki, które sobie tak leżą randomowo. Strasznie długo się już kradnie z tych jakby pomieszczeń. Kurde, muszę przyznać. Dobra, co jeszcze tu mamy? Jeszcze jest salon, są tu jakieś też rzeczy. Okej, czyli najbardziej się opłaca iść na górę stricte i właśnie do tych pomieszczeń. Gdzie to było, tu? To tu było? Chyba tu było. Jeszcze minuta 20. O, ale mogę rozwalić to. Ha, ha, ha! Cyk, 90 sekund. Chodź tu, dawaj kasę! Poproszę kasę. Teraz cię pobiję. Ty też dawaj kasę. Ile już mi dajecie? Dalej po 500? 750? Nice, to ja sobie ten dom obrabuję w międzyczasie.
takie, oczekujesz na tego, to sobie w międzyczasie obrabujesz dom, który stoi obok. Czemu nie? Czemu nie? Przed obrabowaniem można obrabować jeszcze zawsze coś innego, nie? Jakby są takie opcje, jeśli gra ci na to pozwala, to wykorzystujesz taką opcję w każdym możliwym momencie. Torebka? Czemu nie? Taki wielki telewizor? Jasny, schowam do kieszeni, nie ma żadnego problemu. Myślę, że nikt nie widzi w tym żadnego problemu. Co tam jeszcze było? Przesuń obraz. O, to mogę obraz nawet przez ścianę ukraść. O kurde, i teczka mi się już pojawiła, dobra. Ej, ja tu szybciej chyba teraz kradnę jakoś, bo tu chyba jestem w stanie prawie wszystko z tego domu ukraść, albo wszystko. Wydaje mi się, że wszystko z tego domu ukradłem. Dobra, mogę tu już wejść? 20 sekund, dobra, to poczekamy. Wyglądam jak prawdziwy złodziej, tak naprawdę, totalnie złodziej. Oddawaj kasę, bo cię załatwię. Pokażcie, to jest sklep z zakładami. Czy to jest Betz, tak, to jest sklep z zakładami. Czyli wystarczy, że wejdziemy, rozwalimy kilka skrzynek, czy tamtych, i to nie ma problemu. Dobra, władujemy się tu. Pyk, pyk, pyk. Dobra, i lecimy z tym wszystkim, dobra. Temat z głowy, mamy jakieś tam młotki, nie wiem, czy są potem jakieś lepsze też rzeczy, żebyśmy mogli je wykorzystywać, ale no nie będę w to wnikał. Na razie jakby skupiam się na tym, żeby zarobić jak najwięcej. Widzę, że te poczwórne automaty są ogólnie bardzo fajne, bo się stoi w jednym miejscu i się po prostu tłucze. I to jest jakby, to jest trochę zepsute, bo gra sama pozwala na to, nie? A można, trzeba się przesunąć czasami. Czyli jednak czasami trzeba się przesunąć, nie jest tak banalnie łatwo. Ale możemy też rozwalić sobie tutaj te... Nie wiem co prawda po co ktoś robił aż tyle automatów do wypłaty pieniędzy z gotówką, ale nie będę w to wnikał. Jakby no... Nie ja jestem właścicielem tego sklepu, tak? To jakby nie moje pieniądze ktoś kradnie. Halo, proszę uderzać w te ładne rzeczy tutaj. O, tutaj. O, oni są już niezłymi tymi, niezłymi złodziejami tak naprawdę. Dobra, to ja jeszcze rozwalę ten jeden automat i mnie nie ma. Dobra, spadam tu. Elo. Zrobione zadanie, perfekcja, jedziemy pokazać im, że okradliśmy ich, w sensie, no. Tak, okradłem. Dobra, czy zrobi... A, to są zadania, które mogę przyjąć. Obramuj sklep z zakładami 3 razy, obrabuj 6 domów, to jest spoko. A, i teraz sobie wybieram, przesuń... Przesuwanie 6 rzadkich przedmiotów. Nie wiem, to znaczy przesuwanie, wydaje mi się, że muszę je ukraść i sprzedać. O, proszę bardzo, 41 tysięcy i mamy sklep, i mamy ulepszenia, i mamy również plany. I możemy kupić sobie sklep techniczny, bardzo fajnie. W każdym razie, to było na tyle, jeśli chodzi o to. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek, jeśli tak, standardowo łapka w górę. Link do gierki macie w opisie, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, no i pa, pa!